Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny film. Tym razem będzie to kolejne puste pudełko. Uzbierałam już trochę pustych opakowań, więc mam o czym opowiadać. Może zacznijmy od tego gagatka. Jest to balsam, który został zakupiony w DM-ie, niemieckiej drogerii. Był on akurat melonowy, bardzo ładnie pachniał. Jest z firmy Balea. Nie są one drogie. Są one w przystępnej cenie dla każdego. Na naszym Allegro sprawdzam, również można je dostać za około 70 zł. W DM-ie jest to kwestia, myślę, euro 50, coś takiego. Są one bardzo dobre, bardzo mocno nawilżają, intensywnie pachną, nie uczulają przede wszystkim. Ja jestem alergiczką i często dużo rzeczy mnie uczula. Na szczęście te balsamy nie. Są one bardzo, 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 bardzo wydajne, naprawdę. Ja go bardzo długo używałam, ale też jest to kwestia tego, że z zeszłorocznych kalendarzy adwentowych miałam dużo kosmetyków i też musiałam je wykorzystać, więc troszkę poszedł w odstawkę, ale wróciłam do niego, no i już jest pusty. A więc tak, ten balsam na plus, serdecznie polecam. Możecie znaleźć go również na Allegro. Kolejną rzeczą, którą zużyłam, jest kolejne opakowanie maski od Only Bio. Jest ona puściutka, wyczyszczona całkowicie. Ja akurat miałam maskę do włosów wysokoporowatych. Teraz aktualnie przerzuciłam się na średnio porowatą, bo moje włosy doszły do bardzo dobrej kondycji. Bardzo serdecznie je polecam. Można je również dostać w Rossmanie, w Hebe. Są one tam dostępne. Ja osobiście zawsze czekam na jakąś promocję, gdy one są po 17, po 15 zł, coś takiego, bo ich stała cena to jest około 23 zł, więc jest to troszkę więcej jak za maskę czy za odżywkę z niższej półki, którą możemy dostać za około 7 zł czy 10, ale naprawdę one są super. Ja zużyłam już drugie opakowanie, właśnie zaczęłam używać trzecie i jestem bardzo zadowolona. Do tej maski również zakupiłam sobie olej, zakupiłam sobie olejek, wcierkę, peeling, mam cały i szampon i odżywkę i mam cały zestaw po prostu od nich. Stosuję pielęgnację. Troszkę codziennie bardziej stosuję taką pielęgnację, szampon, odżywka, raz w tygodniu peeling, oczywiście olejek na końcówki też codziennie, jak myję głowę. Naprawdę włosy są w super kondycji po tych produktach. Są to produkty ogólnodostępne, więc naprawdę warto, polecam serdecznie. Ja już sprawdziłam, jeśli Wy sprawdziliście, czekam na Wasze opinie na dole w komentarzach, chętnie przeczytam, chętnie zobaczę, czy Wy macie już sprawdzoną opinię na ten temat. Czy u Was też się sprawdzają? Może nie, a może tak, zobaczmy. Kolejnym z produktów, które zużyłam, kolejny mini kremik, już mówiłam kilkukrotnie o tych kremikach, bo pojawiają się one. Teraz wzięłam się za Nivea, też muszę ją zużyć, ale ten już za nami. Jest on jak najbardziej dobry, mocno nawilża, ładnie pachnie, był on z kalendarza adwentowego, nie pamiętam już którego, bo było ich trochę dużo, niedługo będziemy wracać do kalendarzy, mam nadzieję, że Wy też czekacie. Kolejnym z produktów zużytych jest produkt Knape, też możemy go dostać za granicą, ja go kupiłam w Hebe, kosztował on około 8,99 zł. Jest to olej do kąpieli. Tutaj mam akurat argan marula i niestety chyba źle to przemyślałam, ponieważ użyłam taki olejek na dwie kąpiele. Po prostu go nie zauważyłam w tej kąpieli. Myślę, że chodzi o to, że cały jeden taki olejek jest na jedną kąpiel. Myślę, że powinien być bardziej wydatny ten produkt, wydajny, ponieważ gdy kupimy sobie olejek dziecięcy i po prostu dolejemy do kąpieli, jesteśmy bardziej nawilżeni niż właśnie tym olejkiem, więc nie zachwycił on mnie i na pewno nie zakupię go ponownie, ponieważ
nie sprawdził się on w kąpieli. Może wykorzystaliście, może macie jakąś opinię wyrobioną na ten temat. Teraz przejdziemy do soli do kąpieli. Myślę, że sole, żele do kąpieli. Zostaniemy w temacie kąpieli. Nie mam tego dużo. Są tutaj zużyte dwie tetspet, coś takiego. Jest to płyn do kąpieli, który barwi nam wodę i robi bąbelki. Jak najbardziej, to jest chyba moje, nie wiem, trzecie albo czwarte, piąte opakowanie. Jak najbardziej jest na tak, robi on bąbelki tak jak powinien. Barwi nam wodę, jest pewien relaks zachowany przy kąpieli z tym produktem. Też jest on z Niemiec, ale również sprawdzałam, można znaleźć go na Allegro, więc polecam. Kolejnym produktem też jest produkt Kneipp, jest to sól do kąpieli. Ona ładnie pachniała, nieładnie barwiła wodę akurat, jeśli o to chodzi, bo woda po nim była taka brudna, mętna, miała taki brudny kolor, więc jeśli chodzi o nagrywanie ładnych kolorów w wannie, to niestety nie należy ten produkt do najlepszych. Ale jeśli chodzi o zapach i o relaks, sprawdził się on jak najbardziej. Również jest on z drogerii DM. Tak jak kolejny produkt, Dersden Essence. Kolejna sól. No niestety ta sól nie wpadła w moje gusta zapachowe. Chciałam ją szybko zużyć, szybko wyjść z tej wody, bo niestety nie był to mój zapach. Oczywiście barwił on wodę i wprowadzał w stan relaksu. Ale niestety to nie był relaks dla mnie z tym produktem, ponieważ zapach mi nie odpowiadał i nie czułam się komfortowo w kąpieli, więc myślę, że to zależy, gusta są gusta i guściki i każdy ma inny, dlatego może komuś się to spodobać, a może komuś to się spodobać. No, ja wyrażam tutaj tylko swoją opinię na ten temat. Zostało mi jeszcze kilka produktów, tak jak mówiłam, nie będzie to długi film. Nie jest tego dużo, bo jestem w trakcie testowania innych różnych produktów. Przejdziemy tutaj do maseczek, o których już wspominałam. Są to dwie maseczki. Jedna jest Balea. Jest to maseczka rozświetlająca, hydrożelowa. Jak najbardziej ona mi odpowiada. Jest to dwuetapowa maseczka. Nakładamy ją w dwóch częściach. I jest ona jak najbardziej fajna, bardzo chłodzi buźkę, buźka fajnie dochodzi do siebie, jest rzeczywiście taka rozświetlona i przyjemna. I już o tym wspominałam w różnych filmach, bo to jest też kolejne moje opakowanie. Tak samo jak ten produkt. Ten produkt kupiłam w Biedronce, też już o nim wspominałam, jest to chyba moje piąte opakowanie. I też naprawdę fajnie nawilża buźkę, nie zostawiając takiej warstwy na buzi, ładnie się to wchłania. I ja jestem naprawdę z tych obu produktów zadowolona i serdecznie je Wam polecam. Kolejnymi produktami są nowości, które też znalazłam w Biedronce. No niestety tutaj jest maska na tkaninie seboregulująca, czyli miała regulować nasze sebum, które wydziela się na twarzy. Niektórym mniej, niektórym więcej. Ja mam typowe problemy z sebum w okolicy strefy T. Niestety ta maska się w żaden sposób nie sprawdziła, ani nie nawilżyła, ani nie zniwelowała tego sebum. Do niczego jest po prostu, nie polecam. Szkoda zmarnować 5 zł, naprawdę za te 5 zł można znaleźć sobie fajną maskę. Na przykład taką. Na przykład taką maseczkę o zapachu cukierkowym. Była naprawdę fajna, dostałam ją w Rossmanie, wcześniej nie widziałam takich maseczek. Wydaje mi się, że są to koreańskie maski. No niestety nie mam tutaj informacji, bo wszystko jest po chińsku, pewnie jest, ale ja nie umiem jej rozszyfrować. I była to też maska w płachcie, o dziwo, w takim małym opakowaniu. Była ona bardzo nawilżająca, tutaj jest, że jest rozświetlająca. Nie zauważyłam zbyt wielkiego rozświetlenia po tej maseczce, ale za to zauważyłam wysokie nawilżenie mojej twarzy. I przyjemny zapach wprawiał ciało w taki stan relaksu właśnie. Więc naprawdę, jeśli chodzi o tą maskę, to warto spróbować. Warto czasami spróbować coś innego. Więc naprawdę polecam
super maseczka, super zapach. Użyłam do tej maseczki oczywiście mojego jodoitowego rolona, więc jeszcze bardziej wpiło się to w moją buźkę i naprawdę czułam się fantastycznie po użyciu tej maseczki. Kolejnym produktem nowym, który znalazłam właśnie w Rossmanie, jest maseczka Push-In. Myślałam, że ona będzie z takim kotkiem, niestety koteczków nie było. Tak jak i ta maska miała być oczyszczająca, to i oczyszczenia nie było. Koteczków nie było, oczyszczenia nie było, nawilżenia nie było. Po prostu wyschło mi to na buzi i tyle, i było po maseczce. Mam jeszcze jedną, nie wiem czy ta po prostu tylko tak zadziałała, ale ja osobiście nie sprawdziła mi się ta maseczka. Oprócz tego słodkiego opakowania to nic więcej w niej nie było. Kosztowała ona około 8 zł, więc to nie jest mało jak na maseczkę. No i też się bardzo na niej zawiodłam, bo myślałam, że może coś tu będzie fajnego, ale nie było. I zostały mi dwa produkty. Jest to produkt, taki płatek. Mam gdzieś jeszcze jeden i on ma taką warstwę płynu, nie wiem, jakby peelingu. No nie wiem, jak wam to powiedzieć, bo jest mokry z jednej strony, a z drugiej ma taki peeling w kremie, delikatny, którym mamy wsmarować w buzię, po czym drugą stroną zetrzeć to i umyć buzię. I to nic nie dało. I ten peeling był nieprzyjemny, wszędzie się sypał z tego płatka, był wszędzie, nie nadawał się do niczego. Ja byłam tylko wściekła, że kupiłam to, że nałożyłam to na twarz, że to się wszędzie sypie, do nosa mi wleciało, na podłogę, wszędzie, no wszystko było białe w takim białym, ni to kremie, ni to peelingu, nie wiem co to było, ale to było okropne i nigdy więcej tego nie kupię. Dobrze, że to kosztowało tylko 3 zł. Mam jeszcze jeden taki, ale po prostu boję się otworzyć i użyć kolejnego, że znowu będzie wszędzie cały bajzel po prostu. Nie, ten produkt naprawdę nie polecam wam. Nie przypadł mi on do gustu, może komuś przypadnie, jak ktoś lubi tak, jak wszędzie wszystko jest, nie wiem. No i ostatnim produktem, który zużyłam, jest maska na stopy. Jest to maska firmy Scholl na stopy nawilżająca. Stwierdziłam, że spróbuję tą maskę, ponieważ zawsze jak już brałam maskę, to brałam maskę złuszczającą. No i to był błąd, po prostu wtedy przez tydzień mniej więcej nie mogę ubrać żadnych odkrytych butów, ponieważ te stopy się łuszczą, brzydko wyglądają i to jest naprawdę straszne, a nie jest aż tak dla mnie konieczne. Dla mnie konieczne jest nawilżenie. Ja pracuję stojąc i te stopy są dosyć wysuszone, dosyć twarde i często w nocy czuję, że te stopy są bardzo suche, więc postanowiłam kupić taką troszkę droższą maseczkę. Ona kosztowała około 20 zł. I sprawdzić, czy ona mi coś da. I rzeczywiście, maseczka jest 20-minutowa, tak, dobrze pamiętam, 20-minutowa. Woreczki są fajne, dosyć ciasne, że trzymają to wszystko w środku. Jeszcze jest dodatkowe zapięcie do tego, że można sobie zapiąć na tasiemkę i rzeczywiście nawilżone miałam stópki przez spokojny tydzień, nie musiałam nic z nimi robić, więc serdecznie polecam. Czasami warto jest wydać te 20 zł, i zadbać o swoje nogi też, bo często o nich zapominamy, a one są ważne, więc serdecznie zachęcam do skorzystania z takiej właśnie maseczki. Były też maseczki jeszcze na dłonie, ale moje dłonie są bardzo w dobrym stanie, więc myślę, że nie mam potrzeby używania takich masek. Ale na stopy chętnie sprawdziłam, jestem zadowolona, chętnie bym kupiła kolejne i kolejne. A w tym filmie to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zachęcam was do zajrzenia na moje media społecznościowe, takie jak Instagram i TikTok, oraz do przyciśnięcia przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. Mi będzie bardzo miło. Nie zapomnijcie o łapka w górę, jeśli podobał wam się taki film. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!